Z roślinki. Dobra, zaczynam już nagrywać, zaczynam gadać. Porozmawiamy o morderstwie Jake'a. Niech to wszystko streszczą po śmierci. Aha, to żeśmy już gadali o tym. Dobra. Porozmawiajmy o nieumarłych. To niemożliwe. Czyżby znaleźliście jedno ze źródeł nieumarłych i wysłaliście je w nicość? Przecież to fantastyczne. To tak, dobra robota. Oczywiście to nie oznacza, że niedobitki nieumarłych nie stanowią zagrożenia dla miasta, więc w tym względzie niewiele się zmieniło, ale przynajmniej po 2 latach w końcu widać światełko w tunelu. 13 tysięcy expa, stary. Dostaliśmy. Levelik dostałem. Pomyśleć tylko, obłąkany nekromanta pośród nieumarłych, który na dobitkę prosi o pomoc barona? Recepta na wywołanie ogromnego zamieszania i masakry. Ale nie zapominajmy, że wszystko rozpętał żywy nikczemnik. Ten szukający barakusa Rexa, poinformuj Archu, musi o tym wiedzieć. O kilku sprawach z jego w kościele. O! Niech Franca spadnie na każdego. Niech Franca spadnie na każdego w tym przeklętym mieście. Ilu jeszcze żołnierzy stracę, zanim ocalę ten pełen wieśniaków port? Twierdzisz, że legioniści, którzy udali się do kościoła, są martwi, a właściwie nie umarli? Co mam napisać ich mężom i żonom? Że są tylko połowicznie wdowcami i wdowami? Niech Franca spadnie na każdego w tym zapomnianym przez bogów mieście. Dobra. To żeśmy już wszystko powiedzieli. Mam jeszcze kilka pytań. Mówi ci coś imię Brakus? Masz mnie za Igronanta? To żeśmy już gadali z tym. Porozmawiajmy o Evelyn. To żeśmy też już gadali. Dobra, wydaje mi się, że o wszystkim z nim pogadałem. Idę jeszcze do Archu powiedzieć o tym nekromancie. Go nie możemy, kurde, kontynuować naszą przygodę RPG. A Wiedźmin wyszedł, ktoś pisze. Możliwe, że Wiedźmin wyszedł. Gdzie ten kot przeklęty? Tutaj. Porozmawiajmy o sprawach łowców źródła, proszę bardzo. Porozmawiajmy o kościanym baronie i barakusie. Na dzikie kocury, w życiu bym nie powiedział, że zdrajcą w naszych szeregach jest poczciwy Tyleron. Dążąc do zjednoczenia z utraconą kochanką, zboczył z właściwej ścieżki. Wykopał starożytne źródło, które powinno pozostać pod ziemią na wieki. Znów coś poszło. Całe miasto jest wam dłużne, łowcy źródła. Wasza misja z pewnością jeszcze nie dobiegła końca, lecz wiedzcie, że wiele osób jest wam wdzięcznych. Dobra, to nie. To, że już żeśmy gadali, to też. No i tyle właściwie. Moi drodzy, i tyle. Ja bym tu jeszcze kupił od niego zwoje wskrzeszeń, bo goniu słabo gra. I trzeba go często podnosić. Ostatnio to ty padłeś, kurde. Siła tam, weź stary. Ten, ja bym potiony też pokupował, wiesz? Ja mam potionów pełno chyba. No teraz będą leszcze z nami walczyć, wiesz? No dobra, no ale jak tam nasze questy wyglądają? Podróż łowców źródła. Proste śledztwo w sprawie morderstwa przekształciło się w aferę na niewyobrażalną wręcz skalę. Szanowny uzdrowiciel wskrzeszający królów źródła, czy to miasto całkiem zwariowało? Ostatnia wola legionisty. Nieumarły legionista Blossius przekazał nam... Aha, to mamy do Srebrnego Jaru. Życzenie brata. Brat studni, okej. Odnaleźć wiedźmę. Gonił, nie ma questów tu już. Skończyliśmy. Idziemy na tego. Czekaj, 25, uciszenie, zatrucie. Nie, dobra, to wiesz co, ten topór Bachusa możesz sprzedać, mam lepszy. A, nie chcę mi się na razie sprzedawać, masz grunt ten. Ja zobaczę, co moja postać tutaj ma. Ja mogę na tej wypróbować skill 1? Nie.
14, 8, 12. 14, ja, u kogo 8, się kupuje 12. Książki dla Rangera? Ty wiesz co? Ej, w ogóle spostrzegawczość daje trafienie krytyczne. A, tak, kupię jestem. To wiesz co, ja sobie dodam do inteligencji jako stat. Będę miał jeszcze większy bonus do ten. Uuu! A da się pirokinezę na piąty poziom wymaksować? Poziom piąty pozwala ci przydać w ogóle. Bo wiesz, że talenty masz jeszcze, nie? Za piąty poziom różnych skilli masz talenty lepsze, nie? Aha. Na przykład czekaj, za, zaraz ci powiem, za to muszę mieć chyba jeszcze jeden punkt dodatkowy. Za ogień masz postać z talentem demon, ma szansę na podpalenie przeciwnika, który zaatakuje wręcz, to jest głupie. Nie, to są gówniane talenty. Ty, mogę dodać siłę mojej postaci, nie będę musiał tych. No tak, ale mogę tak, dać do... mam tak. 14, 9, 8. 14, 9, 8, to mi nic nie da. Też mi kondycja już nic nie da, wiesz. A co daje obrona? Unikanie ciosów, aha. Szanse na uniknięcie. Ja bym chyba siłę załadował. A ja nie mam jeszcze 10 poziomu. Czekaj, ja się tepnę do ciebie, bo mam stary... do przetestowania coś. Mogę cię walnąć? Twojego żołnierza? Jestem ciekaw, czy to fajny damage wali, bo wygląda na fajny. Jesteś gotów? Są! W ogóle muszę sobie naprawić broń. To mam zepsutą broń. Walniesz mnie i co mi zrobisz? Nie wiem, no chcę zobaczyć damage tego, bo nowy skill jakiś poznałem dla wojownika. O! Ile ci zadałem? 3 razy zabrałeś mi 289, mi zostało z 490 ten. No, 200 mi zabrałeś. 200 i jeszcze damage'a? Blok jeden zrobiłem. O kurwa. Mocne. I co, ile to tur mogę walnąć? Co 12. Ale to zajebiste jest. I coś jeszcze, bo to robiło coś, co z dwóch waliło do mnie. Tak, to jeszcze ten, to od ziemi zadaje i jeszcze krwawienie daje. Dobra, mam mniejsze leczenie, ale większe leczenie. Ale dostaję minus 10% za niski poziom siły. Czyli ja potrzebuję jeszcze więcej siły, lol. Czekaj, czy w ogóle wiesz, że twoje skille mniej zadają, jeśli masz niski poziom statystyk? Weź sobie przejdź wiem, po tych wiem, skillach wiem. I zobacz premię. Ja mam ale nie, że premię mniej. Na plus, z tego co widzę. Aha, za niski poziom... A, za niski poziom inteligencji, to muszę... No, im wyższy poziom czarów, tym to wiesz. Będę musiał teraz pakować w czary, ale ten miecz mogę w końcu kamienny sobie dać do łapy. Wiem, królikowe, dzięki. Nienaprawialne, a ten miecz jest nienaprawialny. To wiesz co, ja go schowam sobie do plecaka i jak będzie jakaś taka walka... A ja coś czuję, że on za 2 levele już będzie słaby. Wiesz co, ale on jest do tego. To co, idziemy? Wyruszamy w przygodę? Coś czuję, że spotkamy wataszków po drugiej stronie, stary. Kurde. Akt numer 2, moi drodzy, akt numer 2. So, a ty do której masz zamiar streamować? No jeszcze trochę, a co? Bo ja nie wiem, czy nie miałbym potrzeby zrobić pół godziny przerwy. No to nie, to pół godziny przerwy to nie. To później co zrobisz, stary. Nie, chodź, podrajmy jeszcze trochę, stary. Mamy odkryto kapliczkę teleportacyjną. Gdzie my jesteśmy? Ktoś biegnie. Biegnie ktoś, sam idę. Czekajcie, stójcie. Czy to możliwe, że jesteście łowcami źródła? Cóż to za szczęście, jestem ocalony. Idą po mnie, wiedzą, że uciekłem i nie spoczną, póki mnie nie usieką. I nie zbezczeszczą moich zwłok. Wiesz, gdzie mogę znaleźć białą wiedźmę? Wiedźma, jej chatka jest niedaleko stąd, spójrz. Słyszałem, że ta dziwna i cicha strażniczka Luculli sama jest czarodziejką źródła, jednak rozumiesz teraz, że gdyby tak było, niepokalani współpracowaliby z nią, a nie walczyli. Sama pośredniczka nakazała powstrzymać wiedźmę. Nie wiem czemu, ale wróg tej bandy demonów jest przyjacielem wszystkiego, co żywe. Kim jesteś? Jestem Samit, niegdyś skromny górnik i gorliwy niepokalany. Dziś uciekinili apostata. Opowiedz mi o niepokalanych. Kiedyś byłem jednym z najgorliwszych wyznawców. Służyłem niepokalanym tak wiernie, że błyskawicznie awansowałem w szeregach ich organizacji, wskutek czego wtajemniczono mnie we wszystkie rytuały.
ale z czasem odkryłem zbyt wiele. Kiedy uzyskałem dostęp do świętego kamienia, najbardziej ukrytej wioski niepokalanych, patrzyłem z przerażeniem, jak nasi oświeceni przywódcy przeprowadzili mroczne rytuały źródła. Zgłosiłem to spaczenie naszej arcykapłance Lady Attenberach. Nigdy nie zapomnę, jak się zaśmiała, ponuro i dziko. Była jedną z nich, czarodziejką źródła. Uciekłem z tego potwornego miejsca tak szybko, jak tylko się dało. Teraz ty musisz zrobić to, czego ja nie byłem w stanie. Musisz położyć kres ciemności, która trawi Kościół Niepokalanych od środka. Magii źródła, która wypłacza tę wiarę. No to musimy to zrobić, Goniu. No to musimy przystąpić do, kurde, tych, do Niepokalanych w mieście. Na razie to nie wiemy, gdzie jest. No to którędy idziemy, człowieku? Kurde, mamy tutaj tyle, patrz, mamy cztery drogi. Mamy cztery drogi, rozumiesz to? Tu coś było. Ja ci może rzucę tego. Mamy cztery drogi. Nie no, tutaj wątpię, żeby coś było. Na pewno musimy mapki poznajdywać dla skarbów, wiesz? Chociaż nie wiem, czy to warte było, bo kurde, tych skarbów nie było jakoś super dużo. Coś tam było w tych skarbach. Ej, czekaj, stary. Tutaj. Nie, to spadnie na ciebie i ci damage zada, nie znasz tego. Jezu, damage! Czemu damage. Beczka spadła? Przecież to ul był. No to było ul. Coś tu buczy. No pewnie ul zrobili z depeczki. Tu jest miasto, stary. Tam są, nie, tam są śmierdzące kwiaty. Kurwa. Co to jest śmierdzący kwiat? No to jest śmierdzący kwiat. Ognie mnie pod... No kurwa. Kwiaty lodem, no ja pierdolę. Stary, widziałeś kiedyś róże w azocie, stary, maczane? No kurwa, no kwiaty, to mogłeś walnąć jednego jebanego fireballa i założę się, że się złożą wszystkie. Stary, ja żywiołaki na nie wysyłam. Patrz. Kurwa. Co ci chodzi? Czemu stary? Nie walnąłeś fireballa? No przy fireballem byś wszystko nie, bo już uszkodziłby mojego żywiołaka. Myślisz, że te kwiaty się nie potrafią ruszać? One zaraz przyjdą do nas. Zesrają się, pewnie nie strzelają. Śmierdzący kwiat, stary, inicjatywę mają niską. Zamroziłem go. Widzisz? Mówiłem ci, że stary kwiat można zamrozić. No ale damage, ale damage, damage. A tego podpalimy. A patrz teraz, jak żywiołakiem ognia jebniesz. No i kurwa za pół HP. No i jeb za 160. No i człowiek, byś walnął od razu ogniem. To... Patrz co on robi. Boom. Mówiłem ci, że to jest range. No to jest range. A myślisz, że one umieją na kilka, na przykład na 30 metrów strzelić do nas, jakbyśmy nie podeszli? Wątpię. Goniu jak zwykle pozycja taktyczna, trzy ekrany dalej. Chodź, Goniu, zobaczysz, jak, chodź, zobaczysz, jak się walczy. Popatrz sobie. No patrz, kurwa, podejdę bliżej od ciebie, taki jestem kozak. W ogóle broń mi się zepsuła. A ja tu czekam, wiesz. To teraz myśli, kurde, no. Ale wymyślił. No pamiętaj, sprawdź ty, ile ty masz punktów akcji odzyskiwanych. Bo ja na przykład mam maksymalnie 15, a co które mam 14, więc mi się nie opłaca w ogóle zachowywać tych punktów. Nie zachowuję, stary, ja po prostu nie chciał mi się nawet tą postacią podchodzić. Rozumiesz? No bo nie zdążę podejść, stary, przecież ja ich zabiję zanim oni ten. No stary ładnie bije, no. O co ci chodzi? Zajebiście, patrz, stary. Skóra zwierzęcia z tego wypadu, to są mięsożerne kwiaty. No tak, no a ty myślisz, że czemu one by nas miały zabijać? Dla beki? Zazwyczaj jak coś się chce zabić, to po to, żeby cię okraść albo zjeść. No kurwa, widać z jakich ty się... To tylko na ulicy zaczepiali i chcieli go okraść albo zjeść. O, podbieg. No przecież możesz też wyłamać. Ile to w ogóle kosztuje punktów akcji? 6 punktów akcji. Stary. Co ty w ogóle chcesz ode mnie, stary? Złoto, stary, skóra zwierzęcia, oko. Uważaj, bo lód jest i się przewrócić, będziesz płakał. Co ty tam robisz? Naprawiasz sobie broń? Nie, sram do worka. Stary, tu jest miasto. W imieniu bogini stój! Kto idzie? Jestem łowcą źródła.
W takim razie nie ma powodów do obaw. Nie znajdziesz tu źródła, jedynie chwalebne świadectwo niepokalanych. Co to za miejsce? To wieś to oczywiście Srebrny Jar. Niegdyś osada górników, teraz zaś przysiołek wiernych. Oddaliśmy srebro w zamian za możliwość podążania za boskością. Z pewnością dla kogoś obcego brzmi to dziwnie. Musisz jednak wiedzieć, że nie tak dawno temu dziesiątkowała nas potworna choroba, dopóki ta, która mówi w imieniu bogini, nie przyniosła nam lekarstwa. Pokazała nam, jak przezwyciężyć słabość, a nawet zniedołężnienie naszych ciał. Dlatego właśnie wiedziemy żywot pokornych, wiernych sług. Chcemy się stać niepokalani. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat bogini, sugeruję rozmowę z ojcem Loikiem. Witaj zatem w Srebrnym Jarze. Błogosławieni ich będą niepokalani. Ogólnie lubi nasz ziomeczek. Goniu, mógłbyś nie okradać całego Srebrnego Jaru? Stary, ale ja chcę kogoś naklepać, bo już mam takie silne postacie. Summit powiedział, że możemy dostać się do wioski po wstąpieniu do niepokalanych i przejściu rytuału inicjacji. Mamy udać się do Loika, opata niepokalanych ze Srebrnego Jaru. Mhm. Stary, tu jest ten teleport, patrz. Widzisz to? Gwiezdne ziele. Tu coś musi być, Goniu, tu, chodź. Goniu, kurwa, nie kradnij, gdzie jesteś? Są, tutaj Jarku jest. O Boże, myślałem, że znów kradniesz. Chodź tutaj, tu coś jest. Level. Czekaj, dam ci ten. W mieście, kurde. Stań tam obok, co dam jest? Ci bufa, ci rzucę i ten, no chodź. Gdzie ty jesteś? Idę. Tu jest takie drzewo, no obok i to ciebie. Na pewno w ogóle wiesz, że Arku jest w tym mieście? Weź tylko obok tego drzewa, kurwa, po lewej pochodź. No znalazł konar, kurde, magiczny. Ooo. Upatrz, stary, magiczny moja wina, konar. Że ty nie umiesz, stary, odkryć jego sekretu. Magiczny konar. Morda, idziemy do miasta z powrotem, stary, bo tam kota widziałem. Czekaj, stary, bo to jest magiczny konar. Patrz, stary. I zwal se na ten konar, stary. I człowieku, ale mnie zaczarował. Stary, idę do Archu pogadać. Widzę, że udało ci się dotrzeć do Srebrnego Jaru. To miejsce przyprawia o dreszcz, nie uważasz? Wydaje się, że wszystko jest tu w porządku, jednak pod pozorami spokoju panującego w osadzie czai się coś złowieszczego. Co sądzisz na temat niepokalanych? Są głupi niczym trocie i mają niezdrową obsesję na punkcie nauk pewnej dziwnej kobiety zwaną pośredniczką. Nie widziałem jej osobiście, musi być jednak wiedźmą lub czardziejką, a także posiadać niezwykły osobisty urok i władać potężną magią, aby odczarować bandę potarganych górników oraz sprawić, by stali się wyznawcami podejrzanej religii, która jest im przecież całkowicie obca. Dlaczego podejrzewasz, że dzieje się tu coś złego? Krew. Wiem, jak cudownie byłoby móc przywrócić konającego człowieka do zdrowia, poświęcając życie jednej ropuchy, lecz w oczach tych ludzi czai się żądza krwi, jakiej nie znał świat. Udają, że czczą dobrą boginię, która zawiedzie ich do raju, ale jeśli to prawda, to jestem centkowanym dalmatyńczykiem. Chodzi o to miasteczko, mam przeczucie, że to wszystko jest tylko przykrywką. Zastanawiam się, co kryje się pod maską niewinności. Skoro masz tę miejscowość na oku od dawna, może powiesz mi, gdzie zacząć? Śledziłem miejscowego kapłana, człowieka imieniem Loik. Mam przeczucie, że on wie więcej niż inni w Srebrnym Jarze. Gdy chodziłem za nim nocami, spotykał się z zakapturzonymi nieznajomymi, a nawet goblinami. Bąka, Mangot, Hiberheim. Słyszałem, jak mówił o różnych dziwnych rzeczach. Od razu widać po tej jego zadowolonej z siebie świętoszkowatej gębie, że podejrzany z niego typ. Dlaczego przechadzasz się po Srebrnym Jarze jako kot? Zaletą bycia kotem jest umiejętność skradania się cicho jak kot. Białowłosy czarodziej przyciąga uwagę, lecz kot może poruszać się niezauważonym. Nie żebym jakoś bardzo ufał tym krwiopijcom. Całkowita nieobecność... Co zajebałeś? Nic nie zajebałem, tylko przyszedłem tu i oni chcą, żebym wstąpił do ich kościoła. Całkowita nieobecność zwierząt domowych w tym upiornym miasteczku jest nieco podejrzana. Powodzenia, łowcy. No idę, ale o czym ty gadasz? Może byś to czytał, nie? No koleś po prostu powiedział, że chce, żebym przystąpił do ich kościoła. Nie, ja jestem brat Loik. Potem o tym pogadamy. No to przecież jest brat Loik. Dobra, czekaj, najpierw ukradnę mu jakieś książki. Poradnik poszukiwacza przygód, weź za ukradnij. Stary, zapiszę, bo nas zaraz coś zabije. Brat Loik. Za niski bogini poziom. Bogini to słowo. Przemawia przez pośredniczkę, po czym jej mądrość powtarzana jest przeze mnie. Czy mogę ci
Czy mogę cię jakoś oświecić? Kim jesteś? Jestem Loik, oświecony pośród niepokalanych. Herold świętej pośród... Człowieku, ja każdemu mogę zabrać 200 golda. To zabierz. Chcę zadać parę pytań dotyczących... Zabieram każdemu. Dobra, kim są niepokalani? Jesteśmy wybrańcami bogini, bo błogosławieństwo krwi czyni nasze ciała i dusze nieskalanymi, albowiem łaska bogini jest tak wielka, Porozmawiajmy o moim przystąpieniu do niepokalanych. Czy twierdzisz, że oto wybiła godzina, by poddano cię próbie? Wiesz co? Zatem zadam Czekaj. Nie, trzy najświętsze pytania. Ja już mam książki. Jeśli zawahasz się choćby przez chwilę, bogini uzna, że nie warto obdarzać cię miłość. Tak. To wyślij mi te książki. Może kiedy indziej, czekaj. Zmienimy temat, to ja ci wyślę je. One się jakoś nazywały. Wyślij mi te książki, ja ci będę czytał. Księga Niepokalanych 1 i 3 mam, a jeszcze drugiej potrzebuję. Masz drugą? Czekaj, bo nie wiem, gdzie są książki jako książki, wiesz. Książki są przy ostatniej zakładce. Mam tak. Zakon łowców źródła, krótka historia, morderstwo. Na czerwoną okładkę ze złotymi bluźnierstwo, dlaczego bogowie bluźnierstwo, kupiec i ja, bądź dziennik... Testament, dziennik Teliriona, nie mam czerwonej. Czego nam brakuje? Drugiej książki. Ale taka czerwona. Ale czekaj, może są odpowiedzi. Taka czerwona z tymi. Świecąca dookoła z takimi rogami złotymi, ale nie szukaj w necie odpowiedzi, bo o co ci chodzi? Ty już kombinujesz, stary. No tak. No co tak? No kurna, czytam książkę. Czytaj książkę, on mi zada pytanie, a ty będziesz mówił. Ale nie mamy drugiej, się może boję, gdzieś że to tutaj za mało jest w szafie, patrz, tu weź spojrzyj do masz rząd książek, stary, na ścianie. Weź tam ukradnij jakąś książkę, stary. Nie ma. To może po mieście pochodźmy jeszcze. Wiesz co? Kurde, może jest w wiesz, w bibliotece w tamtym mieście. Ale ja wszystko wziąłem z biblioteki, bo ja jestem, kurde, też... Wszystkie książki? No, tak, no stary. Muszę ci się przyznać, też mnie kusi kradnięcie wszystkiego. Jest biuro Laurensa. Laurens jest pewnie jakimś nawiedzonym typem, stary, i on ma te książki. Wiatrycja. Coś ty tam gadasz? Z kim ty gadasz? W Wiatrycy można coś kupić. O, w Wiatrycy można czary kupić. Rażenie piorunem, niewidzialność i madło, lekkość pióra, przejmujący chłód, porażający dotyk, przywołanie żywiołaka, tornado. A, to jest to, co ci mówiłem. Pełna odporność, mrożący dotyk, oczyszczająca jakie woda. Jakie tornado, zaraza. Bo ja mam... W ogóle, chodź, przynieśmy się kurna do tego, do naszej bazy, bo przecież tam zdobyliśmy nowy kryształ krwawy. To czekaj. Do krańca czasu nas przenioś. No dobra, przenoś nas, ale myślałem, że tego... W ogóle ja zaraz będę musiał ze dwóch na chwilę, bo muszę, będziesz questy poznajdujesz w tym mieście, bo ja muszę pomóc ojcu. No to czekaj, gadam z nim. Coś ze samochodu. Aha, oto spotykamy się ponownie. Tak się składa, że stworzyłem na wasz temat pewną teorię. Moja teoria brzmi następująco. Ty to nie ty, to znaczy ty to ty, ale jest w tobie coś więcej niż ty i to odnosi się do waszej dwójki. Widzę jednak, że gapicie się na mnie wzrokiem krowy na lekcji astronomii, więc zacznę od początku. Sądzę, że nosicie w swoich wnętrzach dwie dusze. Jedna z nich należy do istot śmiertelnych, którymi teraz jesteście, zaś druga należy do, nie wiem, do kogoś lub czegoś nieskończenie wielkiego w przeszłości. W istocie, aby jednak tego dokonać, musimy się dowiedzieć czym... A czekaj, co ja powiedziałem? A co to było? A to, co było, może stać się znowu? W istocie, aby jednak tego dokonać, musimy się dowiedzieć, czym jest to brakujące tajemnicze coś. Szczęście nam sprzyja. Nowy portal czeka. Może wraz z nim odpowiedzi przyjdą. Gadaj no mnie. Czekaj. Jego terenią druga dusza, jestem, czy to kim możliwe? Jestem, żadna dusza. Dlaczego nie? Tak, to ja muszę być ten. Czekaj. Ja muszę być chyba spiritual, bo wtedy dostanę odporność na strach. Czekaj. Tak, jesteśmy dusze. Gdzie on polazł? W lewo? No i nie zostałem. Czekaj, chodź, bo możemy on tu poszedł w lewo do portalu, do sali tajemnic. Chodź tutaj. Tu jest stary sali tajemnic, on stoi. Nie, myślałem, że możemy nową, kurde, kapliczkę żywioła. Nie, ciekawe co czeka po drugiej stronie, stary, wbijamy. Patrz! Czekaj, stój, nie! Kurwa, no i poszedł beze mnie, jaki no frajer. Czekam na ciebie, no stary, przecież nic ci nie ukradnę, będziesz mógł kraść tu do woli, stary, książki. Biłeś? Kurde, już poszedł. No jestem tutaj. Nie ma cię tu. O, jesteś. No jestem. Uuu. O człowieku, ja myślę, to że ona. Tutaj możemy robić... O, to jest Astarate. Strażnicy, drodzy strażnicy, gdzie widzę wasze twarze, czuję, jakby bariery czasu waliły się w posadach.
ale serce mi pęka, gdy myślę o służbie, którą wykonujecie. Bogowie nie mieli prawa prosić was o tak wiele. Nie chcieliście tego, a mimo to wzięliście ten ciężar na swoje barki, choć wielu płakało i lamentowało. W pięknym świecie, gdzie brakuje już stanowczości, odrzuciliście życie i wolność, by walczyć i chronić ostatni element stworzenia. Gdy jestem w rozpaczy, myślę o waszym poświęceniu. W najczerniejszych chwilach przywołuję waszą stanowczość. No dobrze, to ona nas lubi. O człowieku, pradawna wiedzy, księga wiedzy, władzy nad ciałem, kompendium technik śmiertelnych za 11 tysięcy golda. Wiesz, do czego to służy? To służy pewnie do... A, wiem. To za to pewnie możemy skille dodawać sobie, wiesz? Dodatkowy punkt skilla. Tak? No, tylko że 11 tysięcy golda to trochę dużo. Ale gdzie ona to jest? Ty z nią gadasz? No tutaj, znawczyni tajemnic, tak. Nie wydawaj naszej kasy, no, czekaj, na to. Zobaczę. Za to dostaniemy, wiesz... Ale gdzie tu się kupuje? Weź zapisz, zapisz. Weź czekaj, zapisz, zwykłe, F5. Zwykłe sekrety. Sekrety z gwiazd. Gwiazdy 2, 3. No to są pewnie sekrety, wiesz, te. Ale weź za ten... Zapisz. Technik śmiertelnych, nie wiem co to jest. No ale co mam, chcesz to kupić? No zapisz, to zobaczę co to robi, no. No to kup to. Czekaj, to najpierw kupimy to. 11 tysięcy golda i zobaczymy. Może zresetujesz sobie postać. O, dostałem 3 punkty tego. 3 punkty umiejętności dostałem. Zdolności. No to ja chcę tą drugą. Dobra, wczytaj. A, dobra, to zobaczysz co ta druga robi. A która to jest ta druga? No ta czerwona. No kupujesz czy nie? Stary, no kupuję, mam ją. Dobra. No i tak wczytamy, no nie będziemy tyle wydawać. Czemu? 20 tysięcy, ja kilka itemów sprzedałem, mam jeszcze tonę. Gdzie ta księga jest? Ostatnio dodana. Użyj, to mi dodało jeden punkt statystyk i tyle. Stary. No to gówniane, nie opłaca się. Ja bym to brał za 20 tysięcy. Stary, mi jeszcze tona itemów zostało. No ale radzimy sobie jeden. No i jeden punkt stare statystyki ja cię daję do Inta na przykład. Chcesz. Patrz, do Inta sobie dałem i już nie mam tego obniżonego. Przy tych czarach, nie? Bo miałem obniżone tam za inteligencję. Za niski poziom inteligencji kara minus 20%. Nie wiem ile miałem wcześniej. No i co? No i nie, ja nie zbiedniałem, nie wiem jak ty. Ty zbiedniałeś, Goniu? Czekaj, myślę, czego nie będę używał. To zadaje 15 damage i albo osłabienie, albo oślepienie. Oślepienia nie używam. A nie chcemy, mi się przydaje do tego talentu. Nie chcemy tajemnicy kupić jednej i zobaczyć, co to jest sekrety gwiazd. Jeden, Goniu? No ja myślę, sekrety gwiazd to pewnie są po prostu zaznaczy nam na mapie skarby. Ale są sekrety handlu, sekrety gwiazd i zwykłe sekrety. Kup wszystkie. Co znaczy kup wszystkie, bo każdy jest po gdzieś po ten. Co za, kupię zwykły sekret jeden najpierw. Czekaj, zwykły sekret. Czekaj, wiesz co, ja już spróbuję okraść, nie, za niski poziom. Dobra, kupiłem zwykły sekret 1. Zobaczmy co to robi, moi drodzy, zwykły sekret 1. Użyj. Odblokowano tajemnicę. Inicja. Zakrwawiona skrzynka. Za każdą zasłoną ciemności czy kryje się plama światła. Gdzie ty to masz tajemnicę? Aha, tajemnica, za każdą zasłoną zakładka. Ciemności kryje się plama światła. I co to znaczy? No znaleźliśmy na mapie, pewnie na którejś z map pokaże nam się skrzynka, tak samo jak w tym Cycel nam się pokazywały, pamiętasz? Aha. No ale jest jeszcze sekret handlu stary 9. No to kup. W dupie to mam stary, ale tu jest to... tylko 20 nie, tych ale map człowieku, jest. Zauważ, tylko zauważ, że my nic nie kupujemy poza czarami, więc teoretycznie możemy u niej kupować te rzeczy, no. No tak, na razie to olejmy, bo nam... teraz lutujemy wszystko, co kosztuje więcej niż, nie wiem, 500. No i później wymieniamy to na te sekrety i będziemy wymieniać, stary, na różne to. Rzeczy, no. Prosiłeś, grałeś w Mad Maxa. Tak jest. To gra w twoim stylu. W dodatku przypominasz protagonistę tej gry. Przeszliśmy Mad Maxa, jest na archiwum live, moi drodzy. Wszystkie Mad Maxy są. To co, wracamy. O, czekaj.
Podróż łowców. Coś jeszcze mi się spotkaliśmy z znawcą tajemnic w nowym pokoju w przestrzeni tajemniczej. Za odpowiednią cenę. Tajemnicze świata mogą być nasze. No i dobra. Gdzieś ty się przeniósł? Mam do ciebie skoczyć? Jestem obok ciebie. Ty, ja mam w ogóle jakieś książki. Tylko szkoda, że nie mamy nowego tego, kurde. Ty! Tak, ja ci dałem, skąd bo ja mam 500 książek w plecaku? No bo no ja ci wysłałem wszystko, czego nie mogę się nauczyć. Aha. No to ja mam jeszcze jedną od wody, a czego tu masz? Ale człowieku, zobacz, ile tu jeszcze jest pokoi. Raz, dwa, trzy. My dopiero odblokowaliśmy cztery pokoje, a jest jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. What the fuck. Nawet w połowie gry nie jesteśmy. No to ciekawa historia, powiem ci. Ja mam od pioruna i od ognia mam jeszcze. W Wastelandzie nie ma chyba tego koopa. Możesz pójść do tego typa od ognia, czekaj, ja zobaczę, czy ma jakieś nowe książki. Poczekaj tu. Albo możesz ze mną pójść, bo przecież i tak będziemy musieli się razem tepnąć stąd. No czekaj, do Explode'a walnąłem. O, on ma ten skill, a nie, co to jest? To jest na 13 poziom. Kurde, na 19, jak może być coś na 19 poziom? Jest, nawałnica stali, chodź tutaj, jest ten skill, który ja ci miałem, co zadał 200 damage'a, możesz się go nauczyć. Gdzie? I deszcz meteorytów, ja a nie, już mam deszcz meteorytów. No ten, u tego ognistego typa, chodź. I co ja mam od niego wziąć? Kup u niego, to się nawałnica stali nazywa. Dla woja. Taran, taran, lot Feniksa, wyleczenie, obniżenie odporności. No tak, ale to jest za 8 punktów, stary, ja nie mam tak, i to jest na poziom 12, a to jest za 8 punktów, rozumiesz? Ja nie będę nigdy bił. Nie, za 10. U mnie jest za 8, a, rozumiesz, za ten, akcji no. Za 8. No tak, za 8, no tak. No ale widziałeś, ile damage'a bił. Dobra. Jak staniesz przy typie, to jest lepsze niż zaatakowanie dwa razy za 80. Chodź nie? Do Srebrnego Jaru, co? Gdzie ty jesteś? To... Och, moi drodzy, no tak to jest, tak to jest. Zanim wyruszymy na kolejne bicie mobów, to niestety trzeba sobie przygotować drużynę, zebrać drużynę. Wiesz co, pobiegnijmy teraz, chwilę pobijmy moby, ja zaraz będę musiał ze dwutów, wtedy chodzisz do tego miasta i sobie po ten, poaktywujesz questy. Czekaj, na lewo czy tam dalej prosto i ten... Czekaj! Czekaj, czekaj, stój! Co to, w pobliżu kryli się jacyś wrogowie, słyszałeś, moja postać powiedziała. Poczekaj tam. No Luna ich chyba powinna widzieć, oni tu gdzieś są niewidzialni pewnie. No nie tak daleko, stary. No nie wiem. Ja, bo tam byliśmy już, to tam nie mogli się schować, bo tam zabiliśmy ich, nie? Ja ci powiem, jak to się, jak się znajduje takich typów, stary. Nie, no tak, tam byliśmy już. Tu ich nie ma. Dobra, chodź, dobra, może mi się coś zdawało. Ej, tu jest skrzynka! Tu się w lewo da iść, patrz, no. No właśnie mówię, skrzynka tu jest. Do identyfikowania, czy nie? Wysyłam ci... Co to, co mi wysyłaj? Dwuręczna jakaś pika. No po co mi dwuręczna pika, stary, jak słaba. Ja nie wiem. Nie, mi. Znaczy, no ty sprzedajesz, dobra, głąbie, zapamiętaj. Dobra, jestem handlarzem, stary, myślałem, że mnie tak lubisz i mi dajesz rzeczy różne. Jesteś handlarz, kurde, handlarzy. W ogóle mógłbyś jeden punkt do handlu dać, to chyba trochę go dodaje. Ale rozumiem, jednak, że ja muszę do, na przykład do magii wody, bo mam na minusie leczenie, nawet mam za wielkie. A, i wiesz co, ta babka, z tego co pamiętam, ta babka, która, od której możemy te książki kupować, co level możemy je kupować. Czyli za każdym razem, jak level nasze główne postacie dostaną, możemy kupić nowe książki do tego levela i do tego talentu i tych umiejętności. Czekaj, stój. Bo coś powiedziałeś o tym gnieździe. Tak, ja wyciągnąłem z niego, ale ja je otworzyłem. Wyciągnąłem z niego strzały. Aha. Czemu beczki spadają? Nie wiem, może coś nie zrobili grafiki spadającego gniazda i zrobili... What the fuck? W ogóle czekaj, nie ruszaj się. Co się dzieje? Wow, plus 4 za niski poziom strzelec wyborowy. Ty, ktoś tu fuck. Jest, zwiadowca niepokalany, stary. Stać w imieniu Gonini, twoja noga nie może stanąć na drodze należnej do człowieku, niepo... ja już muszę schodzić. No dobra, Goniu, dlaczego? To z dwu... Zastraszenie. Czyż Rod oderał ci słuch, ta droga należy do niepokalanych. Przejść nią mogą wyłącznie osoby, które otrzymały błogosławieństwo Loika.
To perswazja, chociaż zastraszenie. O oh fuck, on ma 6. Kurde. I on teraz 6 strzeli, patrzcie. Dobra, teraz jak wygram, to go pokonam. Jest. Pokonałem go, patrzcie. Naprawdę, ależ ja tylko żartowałem. Dobądź broni i stawaj do walki. Dobre sobie, haha. To tylko żart, ruszaj śmiało, proszę. Bądź jednak czujny, gdyż okrutne istoty pełzają po tych piaskach. Znajdź kamienną czaszkę, lecz nie zapuszczaj się dalej. Chyba, że chciałeś byś spotkać wrogów potężniejszych niż nawet z najgroźniejszych koszmarów. Czy uważasz, że jesteś dostatecznie silny, by przetrwać? Że jesteśmy ostrożnie przygotowani do próby, w żaden sposób nie urągają godności wojownika. Zważ moje słowa, wypróbuj swoje siły w walce ze słabszym przeciwnikiem, nim stawisz czoła temu, co kryje się dalej. No ale nas puścili, nie? No dobra, moi drodzy, ale Gonius zginął, znaczy zniknął nam z tyłu. Zapisuje przerwa, co? W koniu nazywa mnie sprzedawcą, a jestem bardziej paserem. Coś w tym jest, powiem wam. Czekaj. Goniu czwartek, okej. Dobra.